Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest 25 lipca, to jest ostatni wstawak tego tygodniowy, w którym to zakończymy ten tydzień, został nam jeszcze jeden tydzień lipca, więc na szczęście jeszcze trochę w lipcu jest, a ja lubię bardzo lipiec, z różnych powodów. Co ja chciałem powiedzieć, nie mam pojęcia, zgubiłem się, w związku z tym zaczniemy ten odcinek od zgubienia się, a zaraz się, mam nadzieję, po czołówce odnajdziemy. Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek i zapraszam dzisiaj na krótką ciekawostkę, na bardzo ładną myśl. Będzie taka to ciekawostka zoologiczno-ichtiologiczno-romantyczno-związkowo-małżeńsko-historyczna. Tak można by to powiedzieć. Więcej słów nie wymyśliłem, więc niech tyle wystarczy. O co chodzi? Kochani, na pewno kojarzycie takie cudowne zwierzęta, które się nazywają humbaki. To jest chyba w ogóle największe, co chyba co istnieje na świecie, tak mi się wydaje, nie? Takie te wielkie, takie te płetwale, takie te błękitne, takie właśnie humbaki, które mają takie te bardzo ładne, takie te, jak to nazwać, takie te podbrodzia, tak? Takie to tutaj mają takie ładne. Bardzo mi się w ogóle humbaki podobają. W ogóle kiedyś chyba ojciec Michał Zioło napisał taką książkę, taki trapista, on kiedyś był u nas u Dominikanów, taką książkę chyba Pieśń Humbaka, tak mi się wydaje. O co chodzi? Chodzi o to, że humbaki mają takie pieśni, w sensie takie dźwięki wydają na swoje gody, tak? Jakby one w ten sposób przywołują się nawzajem, przywołują partnerki. Uważam, że to bardzo piękne, oczywiście po zwierzęcemu, ale pieśń humbaka w ogóle, brzmi to dobrze, pieśń humbaka, to jest po prostu pieśń miłosna. Pieśń o tym, że się kogoś kocha, że się kogoś wzywa, że chce się z kimś być, że się z kimś tęskni. Ale co się okazuje? Okazuje się, że humbaki przekazują te pieśni przez pokolenia. Że to jest tak, że starszy humbak młodszego humbaka uczy, jak wołać, jakby jak wołać o miłość, tak naprawdę można by powiedzieć. Czyli jak wołać o to, żeby skończyła się samotność, jak wołać o to, żeby być razem, żeby zbudować związek, żeby potem były małe humbaczątka, aczkolwiek taki mały humbaczątek to jest po prostu gigant dla nas ludzi, nie? Ale uważam, że to jest bardzo piękne, że one przekazują sobie te pieśni godowe z pokolenia na pokolenie. O co chodzi, kochani, w tym odcinku dzisiejszym? My też powinniśmy, i to oczywiście poniekąd robimy po części, ale myślę, że powinniśmy znacznie bardziej przekazywać sobie pieśni miłosne. Co to znaczy? Zobaczcie, że czymś takim w ogóle jest Biblia, nie? Biblia jest jedną wielką pieśnią o miłości Pana Boga do nas, która jest przekazywana przez pokolenia, z pokolenia na pokolenie. Ciągle jest przekazywana ta pieśń o tym, że Bóg nas kocha. To wszystko, co robimy w kościele, w kaznodziejstwie, w rozmowach też, kochani, to nie chodzi mi tylko o duchownych, nie? Tylko o te wszystkie nasze takie przekazy, jak kiedy opowiadamy komuś innemu o tym, że Bóg kocha, o tym, że ludzie kochają, o tym, że byliśmy kochani, o tym, że jesteśmy kochani przez ludzi, to jest nic innego, jak przekazywanie pieśni humbaka. Kochani, przekażcie dzisiaj komuś pieśń humbaka. Opowiedzcie dzisiaj komuś o miłości Bożej, albo o miłości waszej, albo o miłości waszych rodziców, jeżeli taka jest, o miłości waszego małżeństwa, jeżeli taka jest, albo o tęsknocie za taką miłością, bo ktoś powie, no dobrze, ja tego wszystkiego nie mam, nie czuję, w ogóle jestem sam, w ogóle jestem beznadziejnie. To przekaż komuś swoją tęsknotę, tylko nie rozpacz, tylko tęsknotę za miłością. Opowiedz dzisiaj komuś o miłości albo o pragnieniu miłości. Opowiedz dzisiaj komuś, że Bóg go kocha. Taką wam powiem historię. Tak w kontrze, żeby nie było tak poważnie. Chyba wam to już kiedyś mówiłem. Kiedyś u nas był w duszpasterstwie w Berce, jeszcze byłem duszpasterzem w Krakowie, taki Marcin. Marcin potem wstąpił do naszego zakonu, jest teraz u nas w zakonie u Dominikanów. Marcin, fajny chłopak strasznie, tylko zawsze miał takiego strasznego, szczególnie rano, doła. I pamiętam, jakiś taki był wyjazd, mówiłem wam to chyba kiedyś, nie? Był taki wyjazd beczkowy, gdzie taka Hania była, taka po prostu żywe złoto, taka dziewczyna, po prostu cała czas zaangażowana, biegająca i tak dalej, cała taka pozytywna. I Marcin siedzi rano nad kubkiem kawy, nie? Taki totalnie zblazowany. I Hanka do niego poddatuje i chciała mu przekazać pieśń humbaka. Bo mówi mu, Marcin, ale Pan Bóg cię kocha! A Marcin tak podniósł głowę z nad tej kawy, taki totalnie zblazowany i mówi, no, chyba ciebie. Kochani, dziś jakiemuś blazerowi, komuś, kto będzie siedział nad kubkiem kawy i nie będzie mu się chciało żyć, bo może ma ciężki poranek, przekażcie pieśń humbaka, czyli przekażcie pieśń o miłości. Przede wszystkim tej od Pana Boga, ale też od ludzi, od was. Przekażcie komuś dzisiaj miłość. Moi
i drodzy moi mili, to by było na tyle we wstawakach w tym tygodniu. Został nam jeszcze jeden tydzień lipca, więc was bardzo zapraszam jeszcze w poniedziałku na kolejne lipcowe rozważania. W sensie poranne, wstawakowe pobudzajki. Na dzisiaj tyle. Życzę wam najlepszej możliwej niedzieli, jakie się tylko da. Świętujcie ją z Panem Bogiem i z waszymi bliskimi. I widzimy się w poniedziałek rano, mam nadzieję. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Strasznie mnie coś tu gryzie. Z Bogiem, pa!